30-letni słoweński stoper podpisał z kolejorzem umowę do 30 czerwca 2025 roku. Zawodnik przeszedł do Lecha z francuskiego Angers, które w minionym sezonie spadło z Ligue 1. Wcześniej przez 5 lat reprezentował Ferencváros, z którym czterokrotnie sięgał po Mistrzostwo Węgier, notując prawie 60 występów w europejskich pucharach. Występował też w kadrze narodowej, w której zagrał 25 spotkań. Micha Blazic w opinii kibiców, w opinii przypuszczam wszystkich gdzieś związanych z Lechem Poznań, przychodzi tu jako trzeci środkowy obrońca. Ma być to taka pomoc dla tego podstawowego duetu Antonio Milicz-Filip Dagerstol. No ale tak naprawdę jest to zawodnik z takim CV, że mnie by tak naprawdę nie zaskoczyło, jeżeli za jakiś czas stałby się tym podstawowym obrońcą Lecha Poznań. Zarząd Lecha wykorzystał klauzulę zawodnika, jaka znajdowała się w kontrakcie, mówiąca o możliwości zmiany klubu bezodstępnego, jeśli klub spadnie z ligi. Poznaniakom pozostało pokryć koszta związane z samym podpisaniem piłkarza, którego wartość rzeczywista zbliżona jest do 2 milionów euro. Był też temat transferu gotówkowego, więc Lech był na to gotowy. Oczywiście, jeśli byłaby to kwestia transferu gotówkowego, no to wtedy straciłby na tym sam zawodnik, bo nie otrzymałby premii za podpis, więc Lech i tak te pieniądze gdzieś tam pewnie wyda. Pewnie nieco mniejsze, bo byli gotowi na ten ruch, ale tutaj muszę się zgodzić, no bo jednak ściągnięcie piłkarza 30-letniego za kwotę odstępnego, powiedzmy powyżej 500 000 euro, no byłoby nie w stylu Lecha Poznań. Zawodnik ściągnięty został jako opcja na teraz. Wpływ na to miało odejście Szatki, uraz Dagerstola czy wciąż niepewna sytuacja Salamona. Największym atutem Blazicza jest jego uniwersalność, ponieważ Słoweniec grał już zarówno w systemie z trójką, jak i czwórką obrońców i w obu wariantach prezentował solidny poziom. Patrząc na to, że John Van den Brom lubi, nawet nie może zmieniać ustawienia, ale stosować takie płynne ustawienie, które w trakcie spotkania często się zmienia, czy to trójka obrońców, czy czwórka obrońców, wiemy jak to wygląda na boisku, a więc tak uniwersalny piłkarz, jeżeli chodzi o środek obrony, który ma doświadczenie w gry w różnych systemach, na pewno przyda się Lechowi Poznań w tym momencie. O tym, czy i jak poradzi sobie Blazic w niebiesko-białych barwach, przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni. Bez wątpienia zawodnik z europejskim doświadczeniem będzie ważnym elementem w układance Johna van den Broma.